A no na pewno miło jest wracać wspomnieniami do tego okresu. Tam przeżyłem bardzo fajne 3 lata. Kibice zawsze mnie wspierali. Cieszę się, że nadal tak jest, mimo że opuściłem ten zespół. Z chłopakami też się bardzo dobrze znam. Spędziliśmy wiele fajnych chwil. Cieszę się, że w takiej atmosferze po spotkaniu, to ja byłem w tej lepszej atmosferze, że wygraliśmy to spotkanie i na pewno zawsze miło wygrać z byłą drużyną. Aczkolwiek życzę im dalej powodzenia. Po tak ciężkim spotkaniu w Olsztynie, które mieliśmy niedawno, bo to praktycznie przedwczoraj, cieszy mnie, że zespół stanął na wysokości zadania, bo jednak ciężko było się zebrać po podróży, po 5-setowym spotkaniu, bardzo wyczerpującym, po też emocjonalnym dla nas wszystkich takim wypaleniu psychicznym, które no, nie pozwoliło też nam zasnąć przez całą podróż. No, ciężko było się przygotować do tego spotkania, dlatego tym bardziej cieszy mnie postawa wszystkich chłopców, wszystkich panów, którzy byli dzisiaj na boisku i nie tylko, bo to znaczy, że naprawdę mamy bardzo silną drużynę, ale to nie znaczy, że chcielibyśmy w 3 dni rozgrywać 2 mecze. No tak, żałujemy tego, bo mogliśmy pokusić się o nieco więcej. Nawet nie mówię o wygranie spotkania, ale na pewno seta, 2 setów, zdobycia jakichś punktów. No nie, chcieliśmy na pewno przełamać tą złą pasę ze Skrą Bełchatów, nie udało się, ale myślę, że jeszcze się spotkamy w rundzie rewanżowej, także będziemy u nas walczyć znowu. Na pewno na boisku nie było sentymentów, już byliśmy na pewno dobrze przygotowani do tego spotkania. Może zabrakło takiej trochę energii boiskowej, ale myślę, że też to u obu drużyn było widać ze względu na mecze przedwczoraj i my mieliśmy też podróż i Lublinianie mieli podróż tutaj do Bełchatowa, ale cieszę się, że w tych najważniejszych momentach zachowaliśmy zimną głowę i w miarę kontrolowaliśmy to spotkanie. Ja myślę, że to raczej nie jest sinusoida. To, że wygrywamy czy przegrywamy, no to jest efekt kilku błędów, które popełniamy lub nie. Oczywiście dzisiaj też się zdarzyły te błędy, ale były rozłożone w secie. W Olsztynie się zdarzyły w jednym czy w dwóch momentach i gdzieś tam nam ten wynik uciekł, który mieliśmy praktycznie pod kontrolą. Ale zespoły nie są też słabe i wykorzystują takie prezenty, wykorzystują bezwzględnie słabości drugich zespołów i Olsztyn wykorzystał naszą słabość w tym danym momencie i doprowadził do fajnego rezultatu dla siebie. My staraliśmy się gonić, odwrócić ten wynik, jednak nie dało rady, ale to też było dla nas pewnym doświadczeniem i dzisiaj myślę, że każdy z nas pamiętał te wszystkie sytuacje i staramy się nie dopuszczać już do takich. Ja nie powiem, że one mogą się nie powtórzyć, ale staramy się nie dopuszczać do takich sytuacji. Na pewno pojawił się ten przestój i musimy to wyeliminować, bo w Olsztynie tak naprawdę też pojawiły się 2 przestoje, które kosztowały nas przegraną. I na pewno będziemy pracować jeszcze, jesteśmy troszeczkę na początku sezonu i będziemy na pewno jeszcze mocno pracować. A to jest wynikiem początku sezonu, tak jest praktycznie co roku. Zawsze na początku jest falowanie wielu zespołów i podobnie jest tutaj w naszym przypadku, aczkolwiek naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy trenować, żeby nawet gdy jest to falowanie, nie było takie duże i żebyśmy rozstrzygali te pojedynki na swoją korzyść. Myślę, że nie, że ja tu apeluję żeby o rozsądek, bo jednak my nie jesteśmy maszynami, mamy swoje organizmy przygotowane na wysiłek, ale też musimy mieć czas na wypoczynek, także proszę o rozsądek. Tak, z Mariuszem zaczynaliśmy w sumie grać w siatkówkę. Pochodzimy z Wielunia obydwoje, tak więc zawsze się cieszę, jak mogę zagrać przeciwko niemu. No i oby częściej były takie spotkania. A ja myślę, że on nie ma litości dla nikogo. bardzo dobrze zawsze serwował i cały czas wychodzi to mu wyśmienicie tak samo w ataku, także trzymam także za niego kciuki. Nie czułem, no na pewno Mariusz wyciągnął nam całą końcówkę drugiego seta i bardzo dobre spotkanie zagrał, bardzo wiadomo, że to jest wartość dodana do każdego zespołu i bardzo się cieszymy, że mamy go w swoich szeregach.